Hejcie, widzicie, jest Smokosmex. Dzisiaj ja trochę powiem o królikach. Królej te samce jutro idą na ubicie. Tu zostaje tylko jedna ta samica, czerwoniutka taka, te dwie samice idą na ubój. Ten samczyk idzie na ubój. Tu jest przyniesiona czarna samica z tamtej klatki, zaraz wam opowiem o niej. Ona zostaje i tutaj dopuszczam samicę. Wszystkie trzy zostają. Samczyk już kilka pokrył, teraz się ganiają. Samczyk już kilka pokrył, więc fajnie jest. Załapały i te zostają. Zostaje około, o, a, nie poszło. Około 11 samic zostaje. I ten samiec, o, załapała kolejna. I ten samiec idzie po, na wybicie, jak pokryje wszystkie samice. I zostaje wtedy 10 króli i baran francuski. No, idziemy tutaj. Tam jest jedna samica z tej klatki zabrana. I tu zostają dwie samice i one idą na ubicie. Tu dwie czarne idą na ubicie, miały zostać, ale idą na ubicie. Niestety. I tu, jak zwykle, kury pouciekały. I tutaj tak, tu są barany. Tak jak kiedyś mówiłem, one chyba są zakoczone, bo samczyk, ten baran wskoczył tutaj do nich i one są zakoczone chyba, ale tego jeszcze nie wiem. I tutaj zakaca samicę taką czerwoną. Już kilka razy zakocił. Zaskoczył na nią. Chciałem ją przytrzymać, ale nie wyszło. Dobra, jednak nie chcę. I tu już zakaca. Samica mu się na razie nie daje. Ale już raz na nią zaskoczył. No. I to będzie tak. Te samice na ubicie, tamte zostają. Kilka, 11 samic zostaje. O, chyba zaskoczył już, tak, zaskoczył na nią. Kurde, nie nagrałem tego, ale zaskoczył, bo widziałem, że leżał. No. I jeszcze jedna samica pójdzie na tego samca, czerwona. I czarna jedna pójdzie, tamta chyba co w klatce była po niebieskim samcu. I ona pójdzie na pokrycie baranem. No, i na razie to będzie tyle. Dzięki za oglądanie, do następnego. No i cześć.